Nikt nie lubi płacić podatków, a tych w Polsce mamy dosyć dużo. Niektórzy śmieją się, że niedługo będziemy płacić podatek od oddychania. Patrząc na niektóre pomysły nowych opłat podatków, faktycznie można mieć takie myśli. Podatek od deszczu. Większość mieszkańców województwa śląskiego na samo hasło może tylko się uśmiechnąć. No, ciekawy pomysł. Ale powinno coś takiego być? To nie, wie pan, trudno powiedzieć. Jeżeli jest to sposób na zarabianie pieniędzy, bo pewnie to jest sposób, no to może się uda. To była jakaś głupota. Nie, nic z tego nie słyszałam. Nie, dlaczego? A co nas to obchodzi, tak idę, że też pada? Nie jesteśmy zadowoleni na pewno z tego faktu. Coś też czytałam. Co pani sądzi o tym? Głupota. Nie powinno się płacić? Co na pewno, że nie. Głupota. Słyszałem, tak. I co pan sądzi o tym? Że to jest bzdura. Nie, dla mnie to jest śmieszne. Niektórzy w ogóle o nim nie słyszeli, inni traktują sprawę bardziej jako żart. No, różne pomysły różnym ludziom przychodzą do głowy, mądrzejsze, głupsze, ten uważam za głupszy. W niektórych miastach prezydenci, szukając jakby środków do budżetu, no, takie absurdalne pomysły podejmują i takie podatki, opłaty raczej, bo to opłaty ustalają. Do śmiechu nie jest jednak mieszkańcom kilku dużych miast w Polsce, między innymi Poznania, Wrocławia i Bytomia. W tym ostatnim kilka miesięcy temu prezydent Piotr Koi zaproponował, że Bytomianie będą płacić tak zwaną deszczówkę. Prezydent Bytomia podjął kiedyś taką decyzję i zapłacił na to największą polityczną cenę, to znaczy został odwołany w referendum, gdzie wprowadzenie tej opłaty od deszczu jakby było jedną z przyczyn wzbudzenia tego referendum w Bytomiu. Swoją decyzję przypłacił głową. Mieszkańcy Bytomia odwołali go w referendum, w którym oddano niemal 30 tysięcy głosów. Ponad 28 tysięcy osób nie chciało, aby Koi nadal rządził miastem. Bytomskie przedsiębiorstwo komunalne zaproponowało, aby była pobierana opłata za odprowadzenie wód roztopowych i opadowych. Opłatę zdecydowaliśmy się wprowadzić ze względu na to, że mamy pod swoją opieką jako przedsiębiorstwo kilometry sieci kanalizacji deszczowej. Sieci te służą do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości. Wszystko zaczęło się już w 2004 roku. To wtedy gmina podjęła decyzję o przystąpieniu do projektu unijnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom. Wraz z tą decyzją zapadła inna. O przekazaniu na majątek bytomskiego przedsiębiorstwa komunalnego sieci kanalizacji deszczowej. Na chwilę obecną mamy pod opieką ponad 190 km takich sieci. Te sieci musimy utrzymać, eksploatować, usuwać awarie, remontować i oczywiście cały czas inwestować w sieci. Na to wszystko są potrzebne środki finansowe. Popularnie opłata ta nazywana jest podatkiem deszczowym, choć w Bytomiu nie chcą, aby używać tego zwrotu. Stawka opłaty to 4,86 zł brutto za 1 metr sześcienny odprowadzonych wód opadowych i roztopowych na rok. Opłatą mieli zostać obciążeni wszyscy ci odbiorcy, którzy korzystają z naszych urządzeń, to znaczy z naszych sieci do odprowadzania wód opadowych i deszczowych, ponieważ bardzo wyraźnie chcę to podkreślić. To nie jest podatek, to jest opłata za usługę, jaką świadczymy. To nie podatek, a opłata za usługę, tłumaczy Agnieszka Klich, rzecznik prasowy przedsiębiorstwa. Dla mieszkańców wielkiej różnicy, jak to nazywać, nie ma, bo w końcu płacić i tak trzeba, a czy będziemy mówić podatek, czy opłata, wiele nie zmieni. Przedstawiciele BPK argumentują, że potrzebują pieniędzy na modernizację sieci odprowadzającej deszczówkę, którą przedsiębiorstwo przejęło od miasta w 2006 roku. Na przyszły rok potrzebujemy około 14 milionów złotych na utrzymanie sieci. Tymczasem polskie prawo jest tak skonstruowane, że my jako przedsiębiorstwo nie możemy finansować sieci kanalizacji deszczowych ze środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków sanitarnych. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych to odrębna działalność, która powinna w świetle prawa samofinansować się. Za co tak naprawdę trzeba płacić? Mówiąc pół żartem, pół serio, za to, jak duży dom mamy. No, gmina to mieszkańcy, więc nie można mówić, wszystkie pieniądze, które są w gminie, one pochodzą od mieszkańców. Tak, gminy mają za zadanie i obowiązek i jakby coś robić z tą deszczową wodą, która spływa do kanalizacji i płynie gdzieś rurami, najczęściej do oczyszczalni, ale to jakby w gestii gmin jest, jak to trzeba
trzeba sfinansować. Myślę, że złym pomysłem jest opodatkowanie mieszkańców. Już Polacy mają dość podatków i jakby głupim podatkiem jest to, żeby od zależności kto jaki ma dach, jeszcze się na tą wodę składał. Masz duży dom, masz więc dużo pieniędzy, a więc płać dużo. To oczywiście skrót myślowy, ale mniej więcej w ten sposób taka opłata funkcjonuje. Opłaty miałyby być wyliczane na podstawie powierzchni terenu i ilości opadów na metr kwadratowy wyliczonych na podstawie średniej z ostatnich 10 lat, które podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wiele słyszymy o problemach rolników, gdy podczas upalnego lata panuje susza. No i co ten biedny rolnik miałby teraz zrobić? Chyba miałby mieszane uczucia, modlić się o deszcz i o to, żeby zapłacić podatek, ale zarazem utrzymać swoje pole, czy nie modlić się i zostawić pole na pastwę losu. Dylemat całkiem spory. Wprowadzony podatek ma zagwarantować 20 milionów złotych, które wpłyną do kasy BPK. Całkiem sporo, ale czy wpłynie? To się okaże. Spółdzielniom mieszkaniowym w Bytomiu pomysł takiej opłaty zdecydowanie się nie spodobał. Uważają, że wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej podatek jest niezgodny z prawem. I sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 19 listopada sąd uchylił uchwałę radnych dotyczącą poboru opłat. Mieszkańcy są w kropce. Co będzie dalej? Nie wiadomo. Nowa Rada Miejska wraz z prezydentem też nie wie co zrobi, bo pomysł nie był ich. Podatki od deszczu wprowadzono jeszcze w Poznaniu i Wrocławiu. W największych miastach w województwie śląskim poza Bytomiem nie rozważa się wprowadzenia takiej opłaty. Jakub Jarząbek Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Katowicach mówi, że miasto nie ma zamiaru wprowadzać takich opłat. Wiadomo, że każde dodatkowe pieniądze na czystość w mieście byłyby wykorzystane z korzyścią dla mieszkańców, ale akurat uważamy, że tego typu opłata jak podatek od deszczu nie jest to pomysł najbardziej trafiony. Podobnie jest w Jaworznie. Sławomir Grucel, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zapewnia, że takie opłaty nie są brane pod uwagę, choć kiedyś pojawił się taki pomysł, jednak szybko z niego zrezygnowano. Nie będę ukrywał, że taki pomysł kiedyś w naszym przedsiębiorstwie funkcjonował. Związany on był z chęcią budowy kanalizacji deszczowej i pozyskaniem na ten cel środków unijnych. Jednak od tego pomysłu szybko odstąpiliśmy. Nigdy oficjalnie nie zaproponowaliśmy wprowadzenia tego typu opłat do taryfy, jak i w najbliższym czasie również tego nie planujemy. Koszty związane z pokryciem kosztów funkcjonowania oczyszczalni sieci ogólnospławnej sanitarnej, która jest w naszym zarządztwie, są to przede wszystkim wpływy z opłat za kanalizację, jakie wprowadzają do nas mieszkańcy, ale również odważne decyzje zarządcze. Jak się jednak okazuje, absurdalna opłata być może będzie funkcjonowała na stałe w dużych miastach. Waldemar Andzel, poseł PiS, najbardziej obawia się nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Prawo i Sprawiedliwość powinno być, uważam, przeciwne wprowadzeniu takowego podatku, ale my jesteśmy szczególnie przeciwni nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, która przewiduje właśnie nakładanie podatku od deszczu z powierzchni dachowych, ponieważ to było regulowane na podstawie rozporządzenia. To jest niezgodne z prawem, z orzeczeniem, z tego co pamiętam, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Musi to być uregulowane ustawowo i dopiero wtedy samorządy będą mogły wprowadzać. Ale mówię, no zobaczymy, czy to wejdzie. My będziemy bardzo mocno przeciwni. Mam nadzieję, że PSL i pozostała część opozycji zgodzi się także z naszymi argumentami. Okazuje się, że wcale nie wykluczone, że niedługo wszyscy będziemy musieli płacić takie podatki. Jak na razie jest o tym w miarę cicho. Jak na razie.